Dzień dobry Państwu. Nazywam się Magdalena Tomaszewska-Polałek i będę miała okazję poprowadzić dla Państwa kolejne spotkanie w ramach projektu Zorientowanie, Literatura, Kultura i Społeczeństwo Państw Orientu. Będę miała przyjemność zabrać Państwa w podróż do kraju kwitnącej wiśni i pokazać, zaprezentować informacje poświęcone japońskim słodyczom. Przygotowałam taką małą prezentację. Powinnam przełączać. Na co dzień zajmuję się badaniami nad kulturą żywieniową. Jestem kierownikiem Food Studies na Uniwersytecie SWPS. Piszę o kuchni, nie tylko kuchni azjatyckiej, ale również o innych kulturach kulinarnych, w szczególności europejskich i kuchni polskiej. Zajmuję się również dyplomacją i turystyką kulinarną, ale tak jak mówiłam, dzisiaj przeniosę Państwa w podróż do kraju kwitnącej wiśni, gdzie opowiem o japońskich słodyczach. Ale zanim przejdę do japońskich słodyczy, to chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, jaka jest różnica między słodyczami w Europie a słodyczami na Dalekim Wschodzie. Przede wszystkim, jeśli mówimy o słodyczach w koncepcji europejskiej, to większość osób myśli o cukierkach, o czekoladzie, o waflach, o drażach. Bardzo często są to przekąski, które jada się między posiłkami, ale także słodycze pojawiają się na specjalne okazje i jako dopełnienie zestawu obiadowego. W przypadku słodyczy na Dalekim Wschodzie, to tutaj mamy do czynienia przede wszystkim ze słodyczami o bardzo różnych smakach. O ile w kulturze europejskiej już sama nazwa produktów mówi nam, czego możemy się spodziewać, bowiem słodycze, nazwa pochodzi od słowa słodki i tak ma miejsce w wielu przypadkach, w wielu językach europejskich. O tyle w przypadku słodyczy na Dalekim Wschodzie mówimy o bardzo różnych smakach, bo japońskie czy koreańskie słodycze mogą być słone, mogą być ostre, mogą być kwaśne, więc nie tylko smak słodki. Poza tym też podstawowa różnica polega na tym, że przede wszystkim słodycze na Dalekim Wschodzie są produktami, które jada się na specjalne okazje. Są przygotowane po to, żeby uświetnić jakieś ważne wydarzenie w życiu społeczności czy jakieś ważne wydarzenie w życiu domowym. Jeśli spojrzymy na kulturę japońską, to przez bardzo długi czas funkcje pierwszych słodyczy pełniły przede wszystkim owoce i orzechy. Tutaj na rysunku mamy piękną tachibanę. Jest to owoc cytrusowy, którego nazwa po japońsku zawarta w starych tekstach to jest Tokidiku no kaku no konomi, czyli owoc wiecznie pachnącego drzewa. I z tym owocem związana jest pewna legenda. Legenda dotycząca patrona cukierników, a także legenda dotycząca bardzo istotnej postaci, a mianowicie Tajima Mori. Jest to legenda za czasów panowania cesarza Suinina, który panował między 29 rokiem przed naszą erą, a 70 rokiem naszej ery. Cesarz Suinin bardzo się rozchorował i postanowił wysłać Tajimę Mori, żeby ten znalazł owoc nieśmiertelności. Mężczyzna wyruszył w podróż, ta podróż była bardzo długa, trwała około 10 lat. I po tych 10 latach Tajima Mori powrócił do Japonii, trzymając naręcze gałęzi właśnie cytrusowych. Na części z nich były same owoce, na części z nich odrobina liści. Niestety nie udało się Tajimie Mori dotrzeć przed śmiercią cesarza, stąd też połowę tego, co zdobył za morzem, podarował wdowie po cesarzu, natomiast drugą połowę złożył przy grobie cesarza i tak bardzo był zmęczony i tak bardzo był zdruzgotany tym, że nie udało mu się dotrzeć na czas, że zmarł zatroskany przy grobie cesarza. Tajima Mori stał się opiekunem cukierników i poświęcona jest mu świątynia w miejscowości Toyoka, gdzie co roku przybywają cukiernicy i producenci słodyczy z różnych rejonów Japonii, żeby pomodlić się o to, żeby słodycze się dobrze sprzedawały, żeby panowała pomyślność i żeby nie zabrakło im pomysłów. No ale właśnie, co łączy owoce ze słodyczami? A tak naprawdę łączy bardzo wiele, bowiem japońskie słowo na japońskie słodycze, czyli wagashi, z
składa się z tak jakby z dwóch części. Pierwsze ła to jest znak, którym zapisujemy też wiele rzeczy związanych z Japonią, na przykład wafuku, tradycyjne japońskie ubranie, łasioku, tradycyjne japońskie jedzenie. I to jest ten symbol japońskości. Natomiast druga część tego słowa to jest kasi, udźwięcznione, czyli gasi, czyli owoce i orzechy dawni. Tak jak wspominałam, pierwszymi słodyczami na terytorium współczesnej Japonii były właśnie owoce i orzechy. Bardzo często też pierwsze słodycze, jakie przygotowywano, formowano na kształt owoców i orzechów. I stąd też właśnie Tachibana jest symbolem cukierników, a Tajima Mori ich opiekunem. Zresztą w świątyni można nabyć też specjalny talizman chroniący przed nieszczęściami, a także który gwarantuje powodzenie w cukiernictwie i nie tylko. Jeżeli mówimy o słodyczach, to w naszej kulturze europejskiej od razu mamy całą masę skojarzeń dotyczącą różnych składników. Myślimy o czekoladzie, myślimy o cukrze, o mące, o jajkach, o maśle, natomiast jeśli chodzi o wagashi, to praktycznie nie znajdziemy wśród składników japońskich słodyczy wielu tych, które bardzo popularne są w kulturze europejskiej. Tutaj ogromne znaczenie miały czynniki geograficzne, bo tak naprawdę to, co jemy, w dużej mierze zależy od klimatu, jaki panuje. Dzisiaj żyjemy w globalnej wiosce. Tak naprawdę nic nie stanowi dla nas problemu. Mamy ochotę na awokado z Peru czy z Włoch. Możemy pójść do sklepu, kupić wszystkie produkty bez większego problemu. Dawniej bardzo często było tak, że ludzie jadali bardzo lokalnie. Tylko najzamożniejsi mogli sobie pozwolić na kupowanie produktów, które nie były dostępne w najbliższej okolicy. Jeśli spojrzymy na wagashi, to wśród najpopularniejszych składników japońskich słodyczy znajdziemy ryż i mąki ryżowe. Kolejna kwestia to soja. Soja zarówno w postaci ziaren gotowanych, jak i w postaci mąki, jak i w postaci też mąki z prażonych ziaren. Mamy fasolę adzuki. W kulturze europejskiej fasolka i owszem bardzo mocno kojarzy się kulinarnie, ale zazwyczaj jako dodatek do dań wytrawnych. Natomiast fasola adzuki przygotowana z odrobiną cukru stanowi idealny wypełniacz dla wielu japońskich słodyczy. Mamy kasztany i różne inne orzechy. Pojawia się agar-agar. Substancja żelująca, która otrzymywana jest z glonów morskich, z krasnorostów. Ma ona podobne właściwości jak żelatyna i jest do tego też produktem wegetariańskim. Ponieważ cukier, trzcina cukrowa uprawiana jest w Japonii tak naprawdę dopiero na szerszą skalę od XVII wieku, to przez bardzo długi czas nie było dostępu do cukru. Jeżeli trzeba było coś posłodzić, w tym także produkty, które zaliczamy do grupy słodyczy, wtedy Japończycy używali różnych syropów roślinnych. Mogły być to syropy na bazie syropu z hortensji, mógł być to syrop z wielobluszczu kwiatowego. Ponieważ, tak jak wspominałam wcześniej, japońskie słodycze nie są ograniczone, jeśli chodzi o smak, wyłącznie do smaku słodkiego, stąd też wśród składników japońskich słodyczy znajdziemy sos sojowy, znajdziemy glony, znajdziemy ryby, owoce morza, w szczególności takie sproszkowane albo bardzo drobno pocięte. Wszystkie te składniki z naszego europejskiego punktu widzenia wydają nam się dosyć mało słodyczowe, dosyć mało związane z cukiernictwem. Ale tutaj musimy sobie zdać jeszcze z kilku innych kwestii. Dlaczego na przykład nie ma jajek? Jajka w tradycyjnej kulturze japońskiej przez bardzo długi czas były używane jako produkty lecznicze. Jeszcze w książkach z XVI-XVII wieku bez problemu znajdziemy informacje o tym, że jeżeli ktoś ma problemy z oczami, to zalecane jest mu podawanie jajek. Co jest też bardzo ciekawe, w kulturze japońskiej nie mamy do czynienia z piecami, a wiele produktów cukierniczych, jakie my znamy, chociażby ciasta, wszelkiego rodzaju wypieki czy nawet chleb, bardzo mocno związane jest z obecnością i istnieniem pieca. Japończycy, mimo że wykorzystywali piece do wypalania ceramiki, tak naprawdę nie wykorzystywali ich kulinarnie. Dopiero kiedy na początku XX wieku pojawiły się piekarniki, zaczęło się rozwijać szerzej cukiernictwo, bardziej w stylu europejskim. Wprawdzie Japończycy nauczyli się przyrządzać biszkop o nazwie kasutera od Portugalczyków już bardzo wcześnie, bo pod koniec XVI wieku, to mimo to przez bardzo długi czas, żeby owy biszkop wykonać, trzeba było skonstruować specjalne palenisko, w którym można było podłożyć ogień na wzór pieca z góry i z dołu.
bo oczywiście takiego sprzętu wcześniej nie było. To, co jest bardzo istotne z punktu widzenia kultury japońskiej, to przywiązanie i powiązanie słodyczy z czterema porami roku. Japończycy są bardzo mocno wrażliwi na piękno przyrody, na piękno otaczającego ich świata. Stąd też to odbicie piękna przyrody znajdziemy i w sztuce kulinarnej. Każdy element kuchni podporządkowany jest zmianom, jakie zachodzą w świecie przyrody. Tak naprawdę każda pora roku rządzi się własnymi prawami. Japończycy są bardzo mocno przywiązani do jedzenia sezonowego. I tak naprawdę, kiedy jest sezon na jakiś konkretny produkt, wtedy cała Japonia zajada się tym produktem i czeka na kolejny na to, co przyniesie kolejny sezon. Więc jeśli mamy wiosnę i kwitną wiśnie, to oczywiście odniesienia do kwitnących wiśni znajdziemy praktycznie w każdym elemencie kultury kulinarnej. Też co warto wspomnieć, wiśnia, mimo że jest symbolem kraju kwitnącej wiśni, tak naprawdę nie ma zastosowania kulinarnego. Owoce tych drzew, o tych odmian drzew, które rosną w Japonii, są bardzo małe i cierpkie, stąd też nie mają zastosowania kulinarnego. Japończycy nie robią kompotu wiśniowego, nie pieką ciast z dodatkiem wiśni, nie robią wiśni w czekoladzie, tych oczywiście z otrzymywanych z drzew, które rosną w Japonii. Natomiast wiśnia znalazła szerokie zastosowanie, jeśli chodzi o elementy ozdobne. Sakura mochi, takie ciasteczko wiśniowe, możemy zawinąć w liście wiśni marynowane w zaprawie z soli. Płatki wiśni bardzo często wykorzystuje się do barwienia różnych produktów spożywczych. Natomiast niestety wiśnie jako owoce nie są zupełnie spożywane. Każda pora roku przynosi, jeśli chodzi o słodycze japońskie, zupełnie inne wzornictwo. Wiosną dominują kwiaty wiśni, które są bardzo istotnym elementem kultury japońskiej. Latem bardzo często pojawiają się elementy przezroczyste, nawiązujące do wody, do chłodu, elementy nawiązujące do chmur, ze względu na to, że japońskie lato jest bardzo gorące i bardzo duszne. Stąd też Japończycy szukają wszystkiego, co nawet sprawia prowizoryczne wrażenie chłodu. Kolejna pora roku, czyli jesień, przynosi ze sobą pożółkłe liście. To są liście klonu, które kwitną, które zabarwione są na żółto i na czerwono. To są chryzantemy przepiękne, to są dojrzałe owoce, to są też kasztany. Zresztą te kasztany pojawiają się również jako dodatek smakowy do słodyczy. No i na sam koniec mamy zimę, która objawia się w ostatnich kwitnących kwiatach, w suchych gałęziach. To także symbole, które związane są z nowym rokiem, czyli chociażby żuraw i żółw, które symbolizują długowieczność. Żuraw dodatkowo symbolizuje wierność, dlatego bardzo często pojawia się na prezentach, którymi obdarowuje się małżonków, życząc im długiego, szczęśliwego i wspólnego życia. Tak naprawdę cały kalendarz kulinarny japoński można podzielić też według różnych ważnych świąt. Tak jak mówiłam, w przeciwieństwie do kultury europejskiej, słodycze w krajach azjatyckich najczęściej związane są z jakimś konkretnym świętem, z jakimś bardzo konkretnym wydarzeniem. Bardzo często związane jest to też z tym, że słodycze w każdej kulturze tak naprawdę są to produkty, które nie są najbardziej istotne z punktu widzenia kultury kulinarnej. Słodycze pojawiają się dopiero wtedy, kiedy w jakiejś kulturze jest na tyle dużo czasu, żeby móc poświęcić je na zbytki. Dodatkowo bardzo często słodycze przygotowuje się z produktów, które są drogie, które są ekskluzywne, które wymagają często sprowadzenia. I w Japonii mamy 5 takich bardzo istotnych świąt, które miały ogromny wpływ też na kształtowanie się kultury związanej z japońskimi słodyczami. Te 5 świąt nazywa się Goseku i one ukształtowały się w okresie Nara, czyli między 710 a 794 rokiem naszej ery. Goseku rozpoczyna pierwsze święto i chyba jedno z najważniejszych świąt, jeśli chodzi o kulturę japońską, czyli Nowy Rok. Japonia jest krajem, w którym dominującą religią jest buddyzm oraz shintoizm. Te dwie religie miały ogromny wpływ na kształtowanie się postaw, na estetykę, a także na kulinaria kraju kwitnącej wiśni. Nowy Rok to bardzo ważny moment w życiu społeczności. Tak jak my w kulturze chrześcijańskiej bardzo mocno obchodzimy święta Bożego Narodzenia, które są takimi świętami rodzinnymi, podczas których spotyka się cała rodzina, tak Japończycy właśnie celebrują Nowy Rok. Ale żeby dobrze przygotować się do nowego roku, trzeba zacząć odpowiednio wcześniej. A mianowicie tak naprawdę Japończycy już cały grudzień
poświęcają na przygotowania. Zaczyna się wszystko od wielkich porządków, dlatego że Japończycy wierzą, że tylko wtedy, kiedy mamy porządek, kiedy wszystko jest ułożone odpowiednio, to wtedy możemy przygotować się na Nowy Rok. Zresztą podobny obyczaj możemy zaobserwować w wielu kulturach. Często przed wielkimi świętami, przed wielkimi wydarzeniami następuje okres porządku. Zresztą bardzo podobnie wygląda sytuacja w przypadku Bożego Narodzenia, które też poprzedzają liczne przygotowania i porządki. Z okresem przedświątecznym, przednoworocznym związany jest też obyczaj wymieniania się prezentami. Zwyczaj ten nosi nazwę Oseibo, i jest jednym z dwóch takich momentów w ciągu roku, kiedy Japończycy wymieniają się prezentami. Wymiana prezentów polega na tym, że wysyła się jakąś paczkę, najczęściej to są produkty spożywcze, w tym dosyć egzotyczne z punktu widzenia kultury europejskiej rzeczy, jak na przykład mięso czy owoce morza, a także oczywiście alkohole i słodycze. Prezenty owe wysyłamy tak naprawdę każdej osobie, której coś zawdzięczamy. I tutaj bardzo istotnym elementem, jak wspomniałam wcześniej, są też słodycze, bo te słodycze pojawiają się nie tylko w paczkach, które trafiają do osób, które były życzliwe w stosunku do nas w zeszłym roku, ale także te słodycze pojawiają się na ołtarzach, które praktycznie znajdują się w każdym japońskim domu. Takim najpopularniejszą formą prezentacji słodyczy noworocznych jest właśnie kagami mochi, czyli mochi zwierciadełka. Mochi jest to najważniejsze łakocie, jakie występują w japońskiej kulturze, ze względu na to, że są to też najprostsze łakocie. Są to kulki ryżowe, które przygotowuje się z kleistej odmiany ryżu. Takie kulki przygotowuje się zbiorowo bardzo często. Polega to na tym, że potrzebne są co najmniej dwie osoby do tego. Do drewnianej kadzi wrzuca się świeży, ugotowany, kleisty ryż. Następnie jedna osoba przy pomocy drewnianego młota uderza masę, a druga przekręca ją. Ten proces jest długotrwały, wymaga też ogromnej siły i ogromnej energii, a także dobrego refleksu, dlatego że ta osoba, która przekręca ciasto, musi w odpowiednim momencie odsunąć się, żeby nie zostać uderzona drewnianym młotem. Tak przygotowane mochi, ciasto na mochi, następnie dzieli się na mniejsze kawałki. Mochi zazwyczaj są raczej okrągłe, chociaż mogą występować też w różnych kształtach w zależności od regionu. Te kagami mochi mają specjalne znaczenie, dlatego że są to dwie kulki, one są z reguły dużo większe niż normalnie i jedna z nich, ta większa, symbolizuje ojca, natomiast mniejsza symbolizuje żonę i dzieci. Na szczycie takiego kagami mochi umieszcza się dajdaj, czyli gorzką pomarańczę. Takie mochi spoczywa na ołtarzu przez kilka dni, po czym po nowym roku kruszy się je przy pomocy młotka i dodaje do zupy o nazwie dzoni. Zupa ta też ma znaczenie symboliczne, dlatego że najczęściej jest to zupa, która składa się z wielu różnych składników, które teoretycznie nie powinny się ze sobą łączyć. Japończycy wierzą, że tak jak w zupie dzoni, mamy bardzo różne elementy spożywcze, które nie zawsze do siebie pasują. Tak samo i w rodzinie osoby o bardzo różnym charakterze mogą stworzyć jedną wspaniałą, kochającą się rodzinę. Taka zupa z dodatkiem mochi jest też bardzo ważnym elementem świętowania. Zresztą to mochi, to też co bardzo istotne, nigdy nie przecina się przy pomocy noża. Jest to związane z pewnymi przesądami, które mówią o tym, że tnąc mochi, tak naprawdę chcemy się od czegoś odciąć. Albo zrywamy więzi rodzinne, albo zrywamy jakieś relacje międzyludzkie. Dlatego mochi albo się rozrywa przy pomocy rąk, a kiedy jest już bardzo twarde, wtedy tłucze się je przy pomocy młotka drewnianego. Nigdy natomiast nie kroi się mochi przy pomocy noża, właśnie żeby nie zerwać relacji z najbliższymi. Zresztą tutaj mamy takie odniesienie dosyć zbliżone do tego, co dawniej panowało w przypadku kultury europejskiej, jeśli chodzi o chleb, w szczególności w Polsce. Dawniej chleba też nie krojono nożem. Chleb łamano, rozrywano właśnie ze względu na to, żeby w żadnym wypadku nie odciąć się od rodziny i jej członków. Kolejnym bardzo istotnym elementem, który się pojawia podczas świąt, to są wszelkiego rodzaju imieniny miesiąca, można powiedzieć. Tutaj w przypadku kalendarza tradycyjnego japońskiego, najczęściej był to kalendarz księżycowy,
i według tego kalendarza nowy rok wypadał pierwszego dnia pierwszego miesiąca. Kolejnym bardzo ważnym świętem, które pojawiało się trzeciego dnia trzeciego miesiąca księżycowego, była Hinamatsuri, czyli święto lalek, święto dziewczynek. Następnym zaś święto, które wypadało piątego dnia piątego miesiąca księżycowego, obecnie jest to 5 maja i było to Tango no Sekku albo Ayame no Hi, czyli Dzień Irysów, i był to dzień poświęcony chłopcom. I oczywiście tak jak w przypadku Nowego Roku, tak i w przypadku tych świąt bardzo istotne jedzenie, bardzo istotną rolę odgrywało jedzenie. Jeśli chodzi o Hinamatsuri, czyli to święto lalek, święto dziewczynek albo święto brzoskwiń, to dawniej było to zarezerwowane święto wyłącznie dla klas wyższych. Obecnie tak naprawdę obchodzone jest przez wszystkich, przez wszystkie dziewczynki, a praktycznie nawet przez wszystkie kobiety. Jego celebrowanie polega na zrobieniu specjalnej wystawy w domu. Jest to wystawa lalek, które najczęściej ubrane są w stroje z epoki Heian. To jest cesarz, cesarzowa, to są damy dworu, to są muzykanci. Bardzo często te lalki mają charakter takich przedmiotów, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Często są to bardzo drogie lalki o bardzo dużej wartości też sentymentalnej, dlatego że zbiera się je często przez pokolenia. Oczywiście świętowaniu towarzyszy nie tylko podziwianie piękna zebranych przedmiotów, ale również odpowiednie jedzenie. I oczywiście takimi bardzo podstawowymi kolorami, bardzo ważnymi kolorami, które pojawiają się z okazji Święta Dziewczynek, jest kolor różowy, kolor symbolizujący szczęście, powodzenie, energię, kolor biały, który jest symbolem czystości, i kolor zieleni, który symbolizuje wiosnę, który symbolizuje narodziny czegoś nowego. Z okazji właśnie Święta Dziewczynek wśród najpopularniejszych słodyczy znajdziemy hisimochi, czyli takie ciasteczka w kształcie rąbu, które też tutaj widać na prezentacji. Właśnie one składają się z tych trzech kolorów o tej bardzo istotnej symbolice. Bardzo popularne są również hina arare, czyli specjalne krakersy ryżowe, które również najczęściej występują w kolorze białym, różowym oraz zielonym. Do picia z okazji Święta Dziewczynek podaje się shirozake, czyli białą sakę. Najczęściej jest to napój albo w ogóle bezalkoholowy, albo bardzo niskoprocentowy, jeśli chodzi o zawartość alkoholu. Jest to specjalna, taka gęsta sake w kolorze mleka. Towarzyszy temu bardzo często również symbol muszli, bowiem święto dziewczynek jest świętem, które ma zapewnić dziewczynkom powodzenie. I tutaj bardzo często z okazji tego dnia podaje się również zupę z małżami, która ma symbolizować znalezienie tej brakującej połówki, bo tak jak dwie części muszli, dwie połówki muszli pasują do siebie idealnie, tak jest to życzenie dla dziewczynki, żeby w przyszłości udało znaleźć się jej męża, który by tak idealnie pasował do niej, jak te dwie części muszli pasują do siebie. Słodycze, tak jak wspomniałam wcześniej, podawane są również z okazji Dnia Chłopca. Wśród najpopularniejszych łakoci mamy cimaki. Są to takie kluseczki ryżowe zawijane w liście bambusa oraz kasiła moci. Kasiła moci są to znowu ciasteczka ryżowe, które zawijane są w liście dębu. Tak naprawdę Dzień Chłopca obecnie stał się w Japonii dniem dziecka tak naprawdę. Jest celebrowany zarówno przez chłopców, jak i dziewczynki. Dawniej zarezerwowany był bardziej dla chłopców. I tutaj jakby symbolem tego dnia jest irys. Z reguły w Dzień Chłopca zaczynano dzień od kąpieli w wodzie z dodatkiem liści irysa. Dlaczego irysy? Po pierwsze, już w okresie Nara i w okresie Heian uważano, że były to rośliny, które mają właściwości oczyszczające i mają właściwości odpędzania złych mocy. Dodatkowo kwestia jest taka, że te odmiany, w szczególności japońskie, mają liście długie, wąskie i bardzo ostre, które swoim kształtem przypominają miecze samurajskie. I tak jak dziewczynki z okazji Dnia Święta Dziewczynek wystawiają lalki symbolizujące dwór cesarski, tak elementami ozdobnymi z okazji Dnia Chłopca są właśnie elementy
uzbrojenia samuraja. Najczęściej jest to hełm albo cała zbroja. Jeśli nie ma hełmu, to wystawia się chociaż właśnie jakiś miecz tradycyjny japoński i właśnie do tych mieczy japońskich jak najbardziej nawiązują liście irysów. Zresztą z irysów jeszcze w okresie Heian bardzo często robiono takie specjalne kulki, które nosiły nazwę kusuridama, czyli takich leczniczych kulek, które zawieszano w domostwach. Miały one właśnie chronić domostwo przed złymi mocami, a także miały zapewnić szczęście i powodzenie mieszkańcom. Kolejne święto również przypada w imieniny miesiąca, bo mówimy o siódmym dniu siódmego miesiąca księżycowego, obecnie o 7 lipca i jest to Tanabata. Jest to święto, podczas którego przypomina się legendę o pasterzu i o córce, która słynęła, o córce, o tkaczce, która słynęła z wyrabiania przepięknych materiałów. Według legendy zakochani mają możliwość raz w roku spotkać się właśnie 7 lipca, stąd też w wielu wypadkach Tanabata jest uważana jako święto zakochanych, ale też często uważana jest w Japonii jako święto nieszczęśliwie zakochanych osób, ze względu na to, że tak jak pasterz i księżniczka spotykają się tylko raz do roku, tak właśnie nie zawsze zakochani mają możliwość spotykania się regularnie i nie zawsze spotyka ich szczęście. Ponieważ Tanabata przypada w sezonie letnim, a lato japońskie jest gorące, jest upalne, jest też bardzo duszne, stąd też takimi słodyczami, które są bardzo popularne w okresie letnim, są wszelkiego rodzaju słodycze typu jokan. Jokan jest to rodzaj galaretki, którego główny składnik stanowi właśnie agar-agar, czyli ta substancja żelująca otrzymywana z krasnorostów. Takie galaretki mogą być o przeróżnych smakach. Jednym z najbardziej popularnych jest galaretka o smaku fasoli adzuki. Wtedy w roztworze właśnie agaru rozpuszczamy gładką czy ziarnistą pastę z fasoli adzuki, którą następnie przelewamy do różnych foremek i otrzymujemy różne kształty. Najczęściej jokan podaje się w formie schłodzonej. Bardzo częstym elementem są również świeże owoce podawane do tego typu słodyczy. Możemy współcześnie zjeść także jokan o wielu różnych smakach. Może być jokan z dodatkiem pasty z czarnego sezamu, o pięknym czarnym, szarym kolorze. Możemy zjeść jokan o smaku zielonej herbaty matcha, która od wielu lat cieszy się ogromną popularnością, jeśli chodzi o cukiernictwo, w tym także cukiernictwo europejskie. Matcha podbiła europejskie kubki smakowe i obecnie tak naprawdę bez problemu mogą się już Państwo jej napić w wielu kawiarniach, w większych miastach w Polsce, a także coraz częściej pojawiają się i czekoladki, i różne inne słodycze, i ciasta z dodatkiem właśnie zielonej sproszkowanej herbaty matcha. Herbaty, która tak naprawdę swoją karierę rozpoczęła wraz z ceremonią herbacianą. Kolejne święto przypada 9 dnia 9 miesiąca, czyli obecnie 9 września. Jest to święto chryzantem. Chryzantemy w Japonii w żadnym wypadku nie kojarzą się ze świętem zmarłych, wręcz odwrotnie, mają bardzo pozytywne i bardzo szlachetne konotacje, dlatego że zarówno w kulturze japońskiej, jak i w kulturze chińskiej jest to symbol cesarza. Jest to symbol bogactwa, jest to symbol, który dawniej pozwalano nosić tylko wysoko urodzonym ludziom, zarówno jeśli chodzi o strój, jak i jakieś drobne elementy ozdobne pojawiające się. Chryzantemy kwitną w różnych kolorach i znajdziemy je też bardzo często w formie takich małych słodyczy, przepięknych, delikatnie zdobionych, które pojawiają się w okresie właśnie jesiennym. Tak jak wspominałam, Japończycy są bardzo mocno wrażliwi na piękno przyrody. I ta przyroda pojawia się w każdym elemencie ich życia, w każdym elemencie sztuki, w każdym elemencie tak naprawdę życia codziennego. I nie zabrakło też jej w japońskim cukiernictwie, nie zabrakło jej też w japońskiej sztuce kulinarnej. Zresztą chryzantema mamy bardzo szerokie zastosowanie, nie tylko jako
wzór piękny do naśladowania dla cukierników. Możemy dodać płatki chryzantemy do takiego zimowego, zimowo-jesiennego sake. Możemy dodać płatki chryzantemy do różnych innych dań. Bardzo często jada się też młode liście chryzantemy, które dodaje się do sałatek i do dań typu nabemono, które zaczynają być już bardzo popularne w sezonie jesienno-zimowym. Nabemono to są wszelkiego rodzaju garnki, kociołki, które bardzo często jada się w większej grupie. Często cała rodzina zasiada przy kuchence, na środku ustawia się wielki garnek, w którym bulgoce, bulgoczą składniki i inne dodatki i cała rodzina wspólnie siedzi i delektuje się takim posiłkiem. Tak naprawdę sztuka wyrabiania słodyczy w Japonii ma bardzo długą historię i o ile w przypadku kultury europejskiej bardzo często mówimy o cukierniach, które mają stoletnią tradycję czy 120-letnią tradycję, to wiele cukierni w Japonii może poszczycić się 200, 300 czy nawet 400-letnią tradycją. Są też takie sklepy na przykład, które serwują kulki ryżowe, które próbują udowodnić, że istnieją od na przykład 1000 roku, chociaż bardzo trudno znaleźć na to jakiekolwiek dowody pisane. Dodatkowo jeszcze często właściciele zmieniali się na przestrzeni wieków. Niemniej same te firmy utrzymują, że zajmują się tym, czym się zajmują już bardzo długo. O ile stylebook, czyli specjalne książeczki, w których rozrysowuje się desery i słodycze, w przypadku kultury europejskiej są stosunkowo nowym wynalazkiem, o tyle Japończycy już bardzo wcześnie, japońskie cukiernie bardzo wcześnie zaczęły opracowywać tego typu materiały. I tutaj jest właśnie przykład takiego zeszytu z okresu Edo, w którym zostały rozrysowane słodycze. Sprawny cukiernik najpierw narysował, jak będą wyglądały słodycze na poszczególną porę roku, następnie później takie słodycze przygotowywano. Bardzo często tego typu zeszyty były też takim katalogiem dla klientów, że ktoś mógł przed zamówieniem obejrzeć, co pojawi się w cukierni w następnym sezonie i dobrać odpowiednie słodycze do odpowiedniego święta. W japońskiej aranżacji jedzenia tak naprawdę ważny jest każdy element. Liczy się harmonia, dobór kolorów, dobór naczynia, a także bardzo istotna kwestia, a mianowicie gra pustką oraz wszelkie emocje, które towarzyszą jedzeniu. Tak naprawdę współczesny europejski talerz bardzo dużo zawdzięcza tradycyjnej kulturze japońskiej, bowiem tak naprawdę dopiero od końca lat 50. zaczęła pojawiać się na europejskich talerzach pustka. Coś, co znane było Japończykom już od wieków. Japończycy też należą do tych, którzy jako jedni z pierwszych docenili piękno asymetrii. O ile w kulturze europejskiej, bazującej bardzo mocno na kulturze antycznej, zazwyczaj piękne było wszystko to, co symetryczne, o tyle kultura japońska bardzo ceniła sobie asymetrię. Asymetrię, która z jednej strony jest bardzo intrygująca i wprowadza niepokój swego rodzaju, ale z drugiej właśnie przez ten niepokój sprawia, że jedzenie wydaje się bardziej atrakcyjne, bardziej ciekawe, bardziej eleganckie. I przez najbliższe kilka slajdów chciałabym pokazać Państwu kilka przykładów różnych słodyczy z różnych japońskich cukierni, takich cukierni z tradycjami, cukierni, które istnieją od wielu lat. Bardzo często są to cukiernie, które tak naprawdę mają co najmniej 200-letnią udokumentowaną historię. I jak widzimy, ten przekrój słodyczy potrafi być bardzo różny. Mamy słodycze bazujące na mące pszennej, tak jak tutaj mamy dorajaki. Są to słodycze już stosunkowo młode, jeśli spojrzymy na kulturę japońską. Mamy różnego rodzaju krakersy. Krakersy też najczęściej przygotowywane z dodatkiem mąki ryżowej. Krakersy, które bardzo często mogą mieć całe spektrum smakowe, jeśli chodzi o smaki. Mogą być właśnie bardzo często ostre, mogą być smażone w głębokim oleju, mogą być pieczone, mogą być z dodatkiem glonów, z dodatkiem ryb, z dodatkiem sproszkowanych owoców morza. Tutaj też, co bardzo istotne, z jednej strony
przypadku kultury japońskiej możemy mówić o pewnego rodzaju ascetyzmie, a z drugiej strony też takiej perfekcji, bo tutaj mamy słodycze, które przedstawiają swego rodzaju scenkę. Mamy kraby, mamy młode liście, mamy kamienie, które znajdują się nad wodą, zresztą nawet samo naczynie tutaj bardzo mocno nawiązuje do takiego zimowego, do takiego morskiego czy rzecznego klimatu. Kolejna bardzo tradycyjna, bardzo ciekawa cukiernia to jest Sasaya Iori i tutaj też widzimy przepiękne słodycze nawiązujące do jesieni z małymi liśćmi klonu zabarwionymi na czerwono. Tak naprawdę Japończycy dwa razy do roku mają takie święto bardzo mocno związane z podziwianiem piękna przyrody. Pierwsze święto przypada wiosną, w okresie kwitnienia wiśni, i ono nosi nazwę Hanami. Hanami dawniej oznaczało chana słowo dawniej oznaczało wiśnie, obecnie ma znacznie szerszy zakres. Niemniej w znaczeniu hanami odnosi się do oglądania kwitnących wiśni. Bardzo często Japończycy wybierają się w takie najpiękniejsze miejsca, które słyną ze starych, kwitnących drzew, bardzo wcześnie rano, żeby zająć najlepsze miejsca. Urządza się specjalne pikniki, gdzie ludzie siedzą pod drzewami i obserwują spadające z drzew płatki wiśni. Wiśnia też ma ogromne znaczenie takie kulturowe, jeśli chodzi o Japonię, dlatego że bardzo często odzwierciedla takie podejście Japończyków tak naprawdę do wszystkiego. Wiśnia jest przepięknym drzewem, intensywnie kwitnącym, ale kwitnie, jej kwiat utrzymuje się przez 5 dni. I można to porównać do wielu rzeczy, które trafiają się człowiekowi w życiu. Przede wszystkim do miłości. Japończycy wierzą, że miłość jest tak jak kwiat wiśni. Jest piękna, bardzo intensywnie kwitnie, ale trwa stosunkowo krótko. Dodatkowo tutaj jeszcze kwiat wiśni bardzo mocno uosabia tą ulotność w kulturze japońskiej, że tak naprawdę nic nie trwa wiecznie, co w dużej mierze też wynika z tego, że Japonia jest krajem, który zawsze był nękany przez klęski żywiołowe. Ta niepewność tego, co będzie później, zawsze była bardzo mocno zakorzeniona w Japończykach. I kolejna kwestia, którą możemy zauważyć w przypadku kwitnącej wiśni, to to, że jest to również odniesienie do tego, że nic dwa razy się nie zdarza. Bo nawet jeśli w następnym roku udamy się do tego samego parku, zasiądziemy pod tym samym drzewem, nawet z tą samą grupą ludzi, to już nigdy nie jesteśmy w stanie odtworzyć tego samego spotkania. Będzie to już zupełnie inne spotkanie. Drugi taki bardzo istotny moment, jeśli chodzi o podziwianie piękna przyrody, przypada właśnie jesienią. I tutaj mamy oglądanie kwitnących, znaczy oglądanie spadających liści klonu. I to się nazywa momijigari. Tak jak właśnie mamy hanami związane z kwiatami, z pięknem kwiatów, tak momiji to jest właśnie oglądanie drzew klonowych w pełnej krasie o pięknych złotych i czerwonych kolorach. Tutaj też widzimy całą masę słodyczy, chociażby słodyczy takich bardziej związane z porą wiosenną, mamy właśnie pędy paproci, mamy kwiaty, mamy różne elementy ozdobne, które nawiązują do konkretnych pór roku, mamy słodycze z dodatkiem fasoli adzuki, mamy delikatne krakersy, mamy też cukierki. Oczywiście Japończycy bardzo chętnie eksplorują też europejską kulturę kulinarną. Niemniej bardzo dobrze nauczyli się łączyć elementy kultury kulinarnej swojej z kulturą, z kulturami obcymi. Są mistrzami, jeśli chodzi o fuzje cukiernicze. I tutaj takim przykładem jest, są przykłady z różnych cukierni specjalizujących się w czekoladzie. Japończycy od wielu lat udaje im się wygrywać najważniejsze konkursy związane z tworzeniem czekoladowych kreacji na świecie, właśnie ze względu na tą umiejętność łączenia smaków japońskich z tradycyjną sztuką wyrabiania czekoladek. I wśród takich hitów znajdziemy chociażby czekoladki z dodatkiem sproszkowanej zielonej herbaty matcha, czekoladki z czarnym sezamem, czekoladki z nihonsiu, czy z alkoholem japońskim. Bardzo też tutaj istotny jest ten element prezentacji wizualnej takich czekoladek, więc jakby tutaj każda rzecz ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o jedzenie. No i na sam koniec zostawiłam słodyczowy street food, czyli taiyaki, jako jeden z przykładów, bo tak naprawdę jeśli chodzi o słodycze,
to w kraju kwitnącej wiśni znajdziemy mnóstwo różnych słodyczy, które sprzedawane są też w formie street foodowej. Oczywiście z jednej strony mamy cukiernie, które specjalizują się w takich tradycyjnych łagasi, które bardzo mocno związane są z różnymi świętami. Bardzo często to są takie małe dzieła sztuki, których aż strach próbować, ze względu na to, że tak pięknie wyglądają, że aż szkoda byłoby uszkodzić te piękne skorupki, czy te piękne kwiaty, które możemy obserwować. Ale takim przykładem bardzo popularnego street foodu, zresztą street foodu, który zyskał ogromną popularność również w innych zakątkach świata, jest właśnie taiyaki. Taiyaki jest to rodzaj słodyczy, który powstał na początku XX wieku. I tak naprawdę wywodzi się od wszelkiego typu słodyczy sprzedawanych na stoiskach, gdzie mamy masę w postaci ciasta i nadzienia. Taiyaki najczęściej w tej pierwszej początkowej formie były nadziewane właśnie pastą z fasoli adzuki. Tak bardzo spodobała się Japończykom mała słodka rybka nadziana pastą z fasoli adzuki, że później pojawiły się różne wersje smakowe. Współcześnie możemy zjeść taiyaki nadziewane lodami, możemy zjeść taiyaki nie tylko o bardzo chrupkiej, delikatnej skorupce, ale także z ciągnącego się ciasta z dodatkiem tapioki. Mamy taiyaki zielone, których ciasto barwione jest sproszkowaną zieloną herbatą matcią. Mamy taiyaki nadziewane czekoladą czy słodkim puddingiem, bardziej już w stylu europejskim. Zresztą taiyaki też bardzo dobrze przyjęły się za granicą. Obecnie bardzo często ten typ słodyczy możemy kupić w wielu miejscach na świecie. Najczęściej w przypadku krajów pozaazjatyckich taiyaki możemy zjeść w formie lodów. Zresztą ten typ słodyczy można też dostać już w Warszawie. Jest jedna malutka cukiernia na Chmielnej, która właśnie specjalizuje się tylko i wyłącznie w lodowych taiyaki nadziewanych lodami i różnymi posypkami. Są to słodycze ogólnodostępne w Japonii i mówię, tak bardzo mocno podbijające też rynek zagraniczny właśnie ze względu na swój uroczy kształt. Zresztą bardzo często też na stoiskach lokalnych w różnych częściach Japonii sprzedawane są krakersy. Możemy kupić też różne lokalnie przygotowywane słodycze. To, co jest bardzo, bardzo istotne, to też to, że bardzo często w Japonii mamy taką sytuację, że dany zakład czy dany sprzedawca specjalizuje się głównie w jednym produkcie. Czyli jeśli mamy takie stoisko z taiyaki, to tam praktycznie dostaniemy wyłącznie taiyaki w jednej lub dwóch, trzech wersjach smakowych, natomiast będą to wyłącznie właśnie tego typu słodycze. I tak jak mówiłam, japońska kultura kulinarna bardzo mocno inspiruje się też kulturą europejską, na przykład rok 2013 był rokiem rolat w Japonii. Japończycy na potęgę piekli cienkie placki biszkoptowe, nadziewali je kremami na bazie bitej śmietany o różnych smakach, a ponieważ no, Japończycy bardzo lubią różnego rodzaju dodatki i to, żeby jedzenie wyglądało bardzo estetycznie, stąd też wśród najpopularniejszych wzorów, jeśli chodzi o rolady w 2013 roku, były chociażby wzory nawiązujące do umaszczenia różnego rodzaju zwierząt, czyli tygrysy, krowy i różne inne zwierzęta, jak Państwo widzą, bo tak naprawdę w formie rolady można zrobić praktycznie wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę, za tą część moją wykładową. Teraz pozwolę sobie zajrzeć do pytań, bo tutaj Państwo mieli możliwość pisania pytań, więc ja po prostu zajrzę do dokumentu w Google, w którym powinny się znajdować jakieś pytania, jeśli oczywiście jakiekolwiek były. Mamy około 15 minut na pytania, natomiast ja jeszcze później będę przez jakiś czas dostępna, przez jakieś pół godziny na czacie, więc jeśli ktoś z Państwa miałby ochotę i chciałby zadać jakieś pytanie, to jeszcze będę dostępna. Właśnie tutaj widzę komentarz, że one wszystkie są takie piękne, niestety dla naszego podniebienia smakują niczym. Jadłam z fasoli i ryżu słodycze. Tak, jest to pewnego rodzaju problem dla wielu osób, ze względu na to, że
Tutaj wynika to z tego, że każda grupa etniczna tak naprawdę ma swój własny profil smakowy. I w różnych częściach na świecie tak naprawdę my bardzo różnie odczuwamy smaki. Wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądają słodycze. Słodycze europejskie moglibyśmy gdzieś umieścić mniej więcej po środku, ze względu na to, że one są gdzieś tak mniej więcej wyważone. Europejskie słodycze dla wielu Japończyków są zbyt słodkie. My natomiast uważamy japońskie słodycze bardzo często za delikatne w smaku, albo wręcz nawet bardziej zbliżone do klusek niż słodyczy. Natomiast jeśli spojrzymy znowu na słodycze z krajów arabskich, to one nawet dla nas, dla osób, które są przyzwyczajone w różnych do próbowania różnych słodyczy europejskich, to te słodycze arabskie czy słodycze indyjskie są dla nas zbyt słodkie. Jakby to właśnie wynika z tej różnicy w percepcji smaku, czy jakieś słodycze są dla nas za słodkie, czy nie. Wiele osób też ma problem z fasolą adzuki, ze względu na to, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że fasola raczej będzie podawana w sposób wytrawny, natomiast tutaj w tej formie na słodko nie zawsze trafia w nasz gust, chociaż to też tak naprawdę zależy, jak zostanie przygotowana, bo możemy fasolę adzuki przygotować bardzo dobrze, no i możemy ją przygotować nieco gorzej. Tutaj ktoś pisze, że uwielbiam fasolę adzuki, w szczególności ichigo daifuku, ma taki oryginalny smak. Ichigo daifuku jest to specjalny rodzaj ciasteczka, które składa się z trzech warstw. Pierwszą warstwę stanowi ciasteczko ryżowe, białe. Następnie mamy warstwę pasty fasoli adzuki i w samym środku tego ciasteczka ukryta jest jeszcze truskawka. Są to słodycze, które są najbardziej popularne mniej więcej w styczniu, lutym w Japonii. Kolejne pytanie. Co uważa Pani na temat przygotowywania czekoladek przez kobiety na walentynki w Japonii? W Japonii walentynki związane są nie do końca z miłością, tak jak w przypadku walentynek w wydaniu europejskim czy amerykańskim. Oczywiście zwyczaj obdarowywania czekoladkami przyjął się, natomiast jest to zwyczaj, który nie do końca wiąże się z emocjami, dlatego że te czekoladki, którymi Japonki obdarowują wszystkich współpracowników płci męskiej, noszą one nazwę Giri-choko, czyli czekoladek obowiązku, i to już mówi o stosunku, jaki Japonki mają do tych czekoladek. Je po prostu trzeba dać wszystkim mężczyznom, z którymi się pracuje, natomiast nie ma w tym żadnego zabarwienia emocjonalnego. Panowie rewanżują się miesiąc później, 14 marca, nazywa się to White Day, biały dzień, i zazwyczaj wtedy panie dostają białe czekoladki i również nie ma to zabarwienia emocjonalnego. W ostatnich latach trochę ten zwyczaj czekoladek się zmienia, dlatego że tak naprawdę mamy dwie opcje. Z jednej strony mamy Giri-choko, czyli te czekoladki, które kupujemy i którymi obdarowujemy współpracowników. Z drugiej strony natomiast mamy też coś takiego, co się nazywa Honmei-choko. I to są czekoladki prawdziwego uczucia. Te czekoladki różnią się od Giri-choko tym, że to my same je przygotowujemy w domu. To kobiety właśnie starają się przygotować je samodzielnie w domu, następnie tymi czekoladkami obdarowujemy już tylko tą jedną wybraną osobę, tego jednego wybranego mężczyznę. Kolejne pytanie, chciałabym zapytać, jaki jest Pani ulubiony deser japoński oraz jaki rodzaj słodyczy uważa Pani za najbardziej egzotyczne i zaskakujące kulinarne połączenie. Więc tutaj mój ulubiony deser japoński, bardzo trudno jest mi wybrać coś. Ale myślę, że jestem szczególnie fanką wszystkich rzeczy z zieloną, sproszkowaną herbatą matcią. Też bardzo lubię takie naturalne, proste mochi. Ze względu na tą prostotę i na ten taki delikatny smak, bo w przypadku tego typu deserów bardzo, bardzo dużo zależy od smaku ryżu i gatunku ryżu, z jakiego zostały zrobione mochi. Więc myślę, że te proste mochi plus wszelkiego rodzaju desery z dodatkiem zielonej sproszkowanej herbaty matcha. Coś zaskakującego. Myślę, że dla wielu osób zaskakujące jest to, że słodycze właśnie mogą mieć bardzo różne smaki i my często, myśląc o słodyczach, spodziewamy się wyłącznie słodkich produktów, natomiast tutaj też jest cały przekrój i mamy ryby sproszkowane i mamy kałamarnice. Mamy tak naprawdę glony, które również nam się jakoś za bardzo ze słodyczami nie kojarzą.
czy Japończycy wzięli coś z kuchni polskiej? Wiem, że w Tokio jest sklep, cukiernia, która sprzedaje pączki i bardzo dobrze sobie radzi. Zresztą kuchnia polska bardzo przypada do gustu Japończykom, ze względu na to, że nasza kuchnia jest bardzo bogata w smak umami. Ten piąty smak mięsny, metaliczny, który jest wyjątkowo pożądany przez Japończyków. Kolejne pytanie, gdzie można kupić Pani książki? Moje książki dostępne są w większości księgarni internetowych, więc niestety trzeba wyszukać. Trudno jest mi dokładnie powiedzieć, w jakim miejscu stacjonarnie można je dostać. Najlepiej po prostu poszukać przez internet i znaleźć w jakimś sklepie internetowym, bo tam na pewno są dostępne. Czy może Pani opowiedzieć o japońskich motywach w wedlu? Tak, Wedel od jakiegoś czasu jest firmą, która została kupiona przez firmę Lotte, która jest znowu firmą koreańsko-japońską. Czy jakby strategia Lotte bardzo często jest taka, że stara się zachować firma ta naturalny charakter tych firm, które przejmuje, dlatego tych motywów japońskich, jeśli chodzi o Wedel, tak bardzo nie widać. Jeszcze nie mamy ptasiego meczka, chociażby o smaku proszkowanej zielonej herbaty matcha, chyba że nie jestem na bieżąco. Warszawska cukiernia Taiyaki jest otwarta cały rok, czy aktualnie zamknięta? Niestety tego nie wiem. Aha, ktoś odpisał, że aktualnie jest zamknięta, niestety trudno mi jest powiedzieć. Trzeba poszukać, niestety nie jestem w stanie kompetentnie udzielić tutaj odpowiedzi. I ostatnie pytanie, jakie się pojawiło, czy zna Pani jakieś miejsce w Warszawie, gdzie można spróbować japońskich słodyczy? Oprócz Matcha Bistro and Bar. Trudno jest mi powiedzieć, japońskie słodycze czasami pojawiają się w innych restauracjach ogólnie, pojawiają się też sezonowo. Można kupić japońskie słodycze też w formie mrożonej w sklepach z azjatycką żywnością, ale oczywiście wiadomo, ponieważ są to produkty mrożone, nie będzie to dokładnie taki sam smak jak w przypadku świeżo przygotowanych słodyczy. Zresztą można też spróbować japońskie słodycze przygotować w domu. To nie jest aż tak bardzo skomplikowane, więc jakby tutaj w internecie czy w książkach kulinarnych można znaleźć mnóstwo przepisów i teraz już też składniki nie stanowią większego problemu. Skoro nie ma więcej pytań, to ja sobie pozwolę przejść na czat biblioteki, więc jeśli ktoś z Państwa miałby jeszcze jakieś pytania, to można pisać na czacie, jeszcze przez kilka minut będę dostępna. Bardzo dziękuję za uwagę. Do widzenia.